Kukurydza w regionie zyskuje na popularności. Polska jest istotnym producentem kukurydzy w Europie, a powierzchnia uprawy w naszym kraju stale rośnie. Rośnie bowiem zapotrzebowanie na to ziarno. Poza tym kukurydza może być odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych. Podobno to roślina przyszłości. Poza granicami kraju kukurydza już od dawna jest plonem docenianym przez rolników. Na polskich polach jeszcze kilka lat temu niewiele było tej ciepłolubnej rośliny. Obecnie nie tylko w kraju, ale i regionie łódzkim uprawia się bardzo dużo kukurydzy. To także efekt zmian klimatu. Jest dobrą karmą dla zwierząt. Dużo z niej można uzyskać masy. A teraz jest zalecane jednak karmienie nie kiszonką z liści, tylko z kukurydzy. Jest dobrą paszą, wydajną, przeznaczona dla zwierząt, szczególnie jeszcze dla opasów może, jak dla krów mlecznych, ale i krowy mleczne też mogą jeść, bardzo chętnie zjadają. Jakie jest przeznaczenie hodowli kukurydzy u pani? Na kiszonkę. Pasiemy nią krowy i opasy, jałówki, cielaki już powyżej pół roku dostają. Już trzeci rok siejemy meandrus, jest to odmiana niemiecka. Jest odmianą dobrą dla nas, na naszych ziemiach, bo nasze ziemie są po prostu trzeciej, czwartej klasy, nie są najlepszymi, a kukurydza wymaga dużo wody, żeby po prostu wyrosła duża, bo wiadomo, jak wyrośnie wysoka, to jest większa ilość tej kukurydzy. Czy dochód z upraw kukurydzy zmienia się z roku na rok? Oczywiście, zmienia się. Zależy to od pory roku, no bo jak jest, wiadomo, rok przekropny, to i większa ta kukurydza urośnie. No zależy to też od jak kosztuje nawóz, kosztuje paliwo, to znaczy olej napędowy. Nawozy, no, środki do opryski, no, to jest, wszystko zależy od roku, nie każdy rok jest jednakowy. W określeniu kukurydza rośliną przyszłości jest wiele mądrości, biorąc pod uwagę, w jak wielu branżach można wykorzystać plon tej rośliny. W naszych okolicach kukurydzę uprawia się głównie ze względu na bydło i potrzebę kiszonek. Kukurydzę uprawiam już od bardzo długo, od wielu lat. Kukurydza jest podstawą paszy w moim gospodarstwie. Kukurydza jest uprawiana głównie na kiszonkę, no i z małym udziałem na ziarno, ale ziarno jest też spaszane przez krowy. Mam wybrane odmiany firmy, nie powiem jakiej, ale oznaczenie 9127 i 9241. To już są u mnie sprawdzone odmiany, które się sprawdzają. Od wielu lat. Charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokim plonem ziarna i dobrą smakowitością przez zwierzęta, bardzo chętnie ją zjadają. Dochód się zmienia, ogólnie plony kukurydzy rosną. Koszty produkcji kukurydzy zależą przede wszystkim od nawożenia, od środków ochrony roślin. No i w moim przypadku dużym kosztem jest zbiór na kiszonkę. Pojawia się też coraz więcej rolników uprawiających kukurydzę na ziarno. Na kukurydzę zdecydowaliśmy się uprawiać w 2012 roku, żeby przełamać troszkę nasz płodozmian. Wprowadziliśmy ją w strukturę zasiewów, ponieważ dominował rzepak i pszenica, dlatego chcieliśmy to troszkę przełamać i wprowadziliśmy do naszego gospodarstwa kukurydzę na ziarno. Czy dochód z uprawy kukurydzy zmienia się z roku na rok? Jest bardzo różny. Raczej jest to nie tendencja wzrostowa, nie spadkowa, tylko raczej sinusoida, gdyż jednego roku wychodzi naprawdę na sporym plusie, kolejnego jest powiedzmy na zero, a kolejnego jest na minusie. I to nie gra roli, czy to był ten rok, poprzedni, czy jeszcze kolejny do tyłu. Jest to bardzo zróżnicowane, zależy od różnych warunków na świecie, w Europie, jak to wychodzi, więc tu nie ma reguły, który rok jest lepszy, który gorszy. Koszt produkcji kukurydzy oscyluje gdzieś około 2,5 do 3 tysięcy maksymalnie już przy wszystkich kosztach zbioru, siewu, nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Obok pogody, pielęgnacji z zastosowaniem ochrony roślin czy warunków glebowych o sukcesie uprawy i poziomie plonowania decyduje odpowiednia odmiana. Na rynku dostępne są takie słabiej reagujące na wiosenne chłody, ale także lepiej sobie radzące w warunkach suszy. Odpowiednia odmiana kukurydzy może w 30-40% wpłynąć na plon.